gdybym nie był piłkarzem, byłbym. Jak byłem mały, to chciałem być strażakiem, więc może w tym kierunku bym poszedł. Za 10 lat będę. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale na pewno chciałbym być, no nie wiem, w ekstraklasie. Za granicą kibicuję. Od zawsze kibicuję FC Barcelonie. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Wiadomo, Leo Messi z FC Barcelony, ale też zawsze jak oglądałem Barcelonę, no to staram się wzorować na Wiktorze Valdesie. Nikt mnie nie pokona wy. Ciężkie pytanie, ale zaryzykuję to stwierdzenie, że w FIFA. Kultowy tekst szatni. U nas w szatni często jak chłopaki się witają, to wołają ahoj kamarad. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Może nie najdziwniejsza, ale taka może śmieszna i która zapadła mi w pamięć na pewno i zapadnie do końca życia, to jak byłem na pierwszym obozie tutaj właśnie w Sandecji, to takie jakby można powiedzieć chrzest, takie przyjęcie do drużyny, to na pewno było śmieszne i też tak zapadło mi w pamięć. Mecz, który utkwił mi najbardziej w pamięci. Na pewno debiut mój w Sandecji z Wigrami Suwałki, który wygraliśmy 2-1 i też na pewno w tamtym sezonie mecz z Tarmaliką, który niestety przegraliśmy, ale uważam, że po prostu, no uważam, że też zagrałem i po prostu tak utkwił mi na pewno w pamięci. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Myślę, że Damir Sovsić, który aktualnie też gra w Sandecji. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. W czwartej lidze jeszcze, jak byłem młodszy troszkę, to grałem na pana piłkarza Łukasza Surmę, więc myślę, że to jego tutaj wybiorę. Najlepszy piłkarz Fortuna pierwszej ligi. Myślę, że na ten moment to Kamil Biliński z Podbeskidzia. Największy modniś. Myślę, że Bartek Kaczak. Największy dowcipniś. Tutaj chyba bez dwóch zdań Tomek Boczek. Zawsze potrafi coś śmiesznego powiedzieć i rozśmieszyć szatnie. To już było ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich kibiców. Cześć.